Hihi. Pewnie nikt by się nie spodziewał tutaj. Cześć. Powiem szczerze, że nagrywam to ze względu na to, że po pierwsze nie chce mi się iść spać. Po drugie mam wenę, żeby serio ponagrywać. I serio chciałem porozmawiać sobie. A na pewno nie chciałbym sobie teraz grać w rola ani spać, bo nie poszedłbym spać. Mam też zbyt dużo siły ogólnie i zbyt dużo motywacji, żeby opowiadać wam o pewnych rzeczach, powspominać niektóre rzeczy, pogadać. Kulturalnie wypić sobie jeden kieliszek whisky. Dosyć duży. Ale nieważne. O czym pogadamy? Mam parę tematów. Nagrywam to ogólnie jakieś 20 minut, 25 minut po tym jak, no może trochę więcej, jak nagrywałem wcześniej. To wrzucę może za jeden dzień. Po tamtym. Więc jest już poniedziałek w sumie, godzina. O, macie nawet. Ha, ha, ha. Więc nie będę wam mówił. Pójdziemy sobie na miśki, pogadamy. O czym chciałbym pogadać? Może popowiadam ogólnie o tym, bo wydaje mi się, że to jest temat, o który no, sporo osób pytało. Znaczy sporo osób, no parę osób po prostu się odezwało. W sumie napisali to pewnie dla bajki, żebym popowiadał. Znaczy, pewnie też są osoby, które mówiły to bardziej na poważnie. No jest trochę ryzyko, bo... Ej, tutaj nie ma miśków normalnie chyba, co? Bo nie wiem, tak wychodzę tutaj. Może sobie błogosławieństwo jeszcze założę. Nie chcę tutaj na pewno nikogo spotkać. Nie chcę, żeby na pewno ktoś mnie zabił, żeby mnie zresetował. Ale pewnie na czaszce nie będę stał długo, tylko po prostu chciałbym wbijać większy level, tak? Mam umiejętności, na które mam wirujące ostrze. To tak mogę ogólnie powiedzieć. Drugie umiejętności sobie robiłem specjalnie na Władcę Czaszek. Łowcę Czaszek? Łowcę Czaszek. Dobra. W Morgamon zacząłem grać ogólnie w roku 2009. Miałem wtedy 11 lat. Byłem w chyba 5 klasie podstawówki albo 6. Nie pamiętam, ile powinienem mieć wtedy lat, bo nie pamiętam. Byłem sobie... Ziomeczek, który też grał w Morgamon już od jakichś 3 miesięcy, może trochę więcej. Też miałem ogólnie styczność z tą grą, tak? Więc wiedziałem, na czym mniej więcej to polega, jakie są profesje, wiedziałem tak ogólnie. Chciałem sobie zagrać magiem chyba. Nie, wtedy grałem łowcą. Grałem łowcą. W Sylwester grałem sobie w Margonem, kiedy miałem jebane 11 lat. Dobra, nie będę... Nie chcę, żeby mnie ktoś zabił. Nie chcę, żeby mnie ktoś zabił. Zaraz wrócę. Pójdziemy sobie może grać jednak na morgonem.com. Jestem. Nie chcę szczerze, żeby mnie ktoś tutaj zabił. Chcę sobie po prostu na spokojnie pogadać. Zacząłem grać ogólnie w 2009 roku. Założyłem sobie tą postać, która ma teraz mój 213 level na Tarchunie. Grałem sobie z ziomeczkiem. Pomagaliśmy sobie i tak dalej. Wbiłem około 100 level na Tarchunie. Poznałem ziomeczka, który powiedział mi: ej, wiesz co? Teraz Margone wprowadzają ogólnie coś takiego jak światy prywatne. Zdążyłem sobie postać na Virtusie, bo tak polubownie dostałem trochę doświadczenie. Boże, doświadczenie. Dostałem zaproszenie, przepraszam. Na Virtus. Trochę tam pograłem, trochę też się sprzeczałem z administracją tamtego serwera, trochę też byłem gówniarzem rozwyżonym, nie powiem. To było jakoś już 2 lata po tym, jak miałem styczność z Margonem, tak? Miałem postać. Zacząłem sobie grać na Virtusie. Byłem trochę znienawidzonym graczem, nie powiem. Ze względu na co? A dlatego, że byłem osobą, która w tej grze miała bardzo duże szczęście. Też sporo grała w tę grę, ale też miałem duże szczęście. Dużo czasu poświęcałem tej grze. Trochę nie powiem, ale były sytuacje, gdzie strasznie no lifeiłem. Gdzie bardzo, ale to bardzo dużo czasu poświęcałem tej grze. Miałem też szczęście. Bywały sytuacje, że jakiś ziomeczek sobie stoi, załóżmy, na jakiejś elitce. Pamiętam, że akurat na Torunie przyszedłem. To była elita, którą wprowadzili stosunkowo niedawno. Ziomeczek sobie tam stał, miał chyba 3000 bić. Ja przychodzę, pu, pu, pu. 3 bicia, 4, 5. Legenda. Przychodzę sobie później na inną elitę. Pu, 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 legenda. Pu, 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 legenda. Pu, 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 legenda. Zacząłem sobie robić na profilu ogólnie też... Zacząłem sobie robić na profilu ogólnie taki wskaźnik legend. I teraz już go nie mam ze względu na to, że dużo numerków potraciłem. Ale możecie sobie też zobaczyć
Oj, tutaj nie zobaczycie margonem. A, musiałbym się zarobować, dobra. Ale na moim profilu też widać ogólnie, ile przedmiotów też miałem ku swojej, powiedzmy, nie mogę to tak nazwać, świetności, tak? Miałem bardzo duże szczęście. Pod jednego dnia zdobyłem 5 legend. W przeciągu doby. No to, wiecie, to były światy prywatne, bo były. Ale uważam, że to było no, dosyć szczęście, bo zdobyć 5 legend jednego przez dobę, to no, dużo też czasu grałem wtedy. Grałem sobie na tym Virtusie. Później ogólnie była rekrutacja na Destiny. Pamiętam, że wtedy się zarządca zmieniał i spróbowałem sobie w sumie, zacząłem grać. Pamiętam, że zdobyłem, że było, ten serwer istniał chyba jakieś 4 miesiące i poszedłem sobie na Karmazyna, zdobyłem tak samo legendę za pierwszym biciem z jakimś ziomeczkiem. Jakoś rozwijałem te wszystkie swoje postacie, miałem naprawdę bardzo dobre ekwipunki. Były też sytuacje, gdzie potrafiłem zabić solo tytanów koniec końców, bo na eventach tak samo było. Jest grupka ziomeczków, załóżmy sobie, która bije cały czas. Wielkanoc chyba 2014 to była. Tak, że był ten Bobby Hank, coś takiego, znaczy ci piraci, wiecie, nie? Te mapy. Były ziomeczki, co sobie cały czas obstawiali mapy i tak dalej, szukali Herosa i tak dalej. Przychodzi sobie ziomeczek, który ma nick na tropicielu Sosówka, 217 level, czy który tam miałem. Łapie sobie nogę na 200 level. Później wymieniłem tą nogę na 60 level i pamiętam, że chciałem sobie zrobić jak najlepszy ekwipunek na Destiny, gdzie po prostu miałem taki ekwipunek na tancerzu 8-8 na Destiny, że potrafiłem sam zabić 3 osoby. Jeśli podchodziły 2 osoby w grupie, to ja te 2 osoby napierdalałem w taki sposób, że nawet nie wiedzieli, gdzie są. Wtedy akurat były takie sytuacje, że regulamin był poprowadzony tak, że nikt nie mógł, bo wiecie, tak samo dzisiaj na tych światach prywatnych jest coś takiego, że 2 osoby nie mogą zaatakować jednej, tak? To nie jest świat zwykły, gdzie ten świat rządzi się swoimi prawami, możecie robić wszystko. Tam było coś takiego, że nigdy ludzie nie mogli się na mnie tak zaczaić w ten sposób, żeby przyszło mi 10 osób i zaatakowali mnie samego. Nie, ten regulamin był potraktowany tak, że mniejsza grupa może zaatakować tylko większą. Ja, nie powiem, zrobiłem sobie taki monopol ogólnie na tą elitę. Same jego plany zdobyłem około 50 legend. I łącznie mówię, tak? Coś takiego. Jeśli chodzi o same legendy, takie ze własnym podpisem, bo tylko właśnie takie traktowałem, jako to, że to są legendy moje, że po prostu ja je złapałem, tak? To pamiętam, że kiedy zobaczyłem, że ilość tych legend na wszystkich światach, czy to Destiny, czy tam też na Hermesie grałem, czy to na Virtusie, przebiła 100, to pomyślałem sobie, o kurwa, że ja naprawdę muszę, ja naprawdę miałem takie pierdolone szczęście w tej grze. Chyba maksymalnie zdobyłem 100, wiecie, też nie mam już tego wszystkiego na profilu, ale zdobyłem chyba około 147-150 legend z własnym podpisem w przeciągu tego, jak grałem Margonem. No priwa, tak, bo na zwykłych światach zdobyłem tylko 2 legendy. Zdobyłem koronę z Burkoga na Tarhunie i zdobyłem, a nie, 3. Jeszcze zdobyłem naszyjnik z Madoxa i zdobyłem na Berufsie właśnie to, co, przepraszam, no tak, na Berufsie. Zdobyłem właśnie ten pierścień z Władcy Rzek. Więc na zwykłych światach się nie nawojowałem, ale dużo osób też mnie nienawidziło na Destiny, bo byłem akurat takim fiutem trochę, że ktoś ci przychodzi tutaj, siema, mogę postać z tobą, a ja podchodzę do typa i mówię mu, nie, wypierdalaj, i go zabijam. No i byłem takim fiutem trochę. Poznałem parę osób ogólnie tak samo na Destiny i mieliśmy takie, no naprawdę, najlepsze EQ na ten level, na taki przedział, że nie dało się po prostu zrobić nic więcej. Ja nawet miałem coś takiego, że miałem full leg w EQ, miecz z wyznawcy miałem na tanca, miałem też legendy na wymianę, tak? Miałem załóżmy wisior wonnej żywicy, miałem też chlubę, miałem też kolię i miałem jeszcze coś tam. I w ogóle mogłem sobie zmieniać ten ekwipunek w taki sposób, żeby te bonusy się ogólnie tak, wiecie, zazębiały. Koniec końców ogólnie znałem się też z osobą, którą pewnie też znacie z YouTube'a, z którą się powiedzmy kiedyś przyjaźniłem i jest to właśnie Big Milek, z którym też miałem sporo przygód, tak. Byliśmy u siebie zastępcami, znaliśmy się trochę, ale była sytuacja, że ogólnie ja zachowałem się nie fair, on też się zachował nie fair wiele razy.
dużo osób może mi kojarzyć ogólnie z tego, że fakt, była sytuacja, gdzie był ziomeczek, który sobie stał na smoku, tak? Tak zwanym smoku, czyli wiecie, mówię o Quetzal, no, smok 262, gdzie lota na szyi na 252 i czerep. Tak, i mnie dużo osób kojarzy z tego, że zapierdoliłem ten czerep, to prawda. Była, powiedzmy, umowa, ja ją złamałem, nie powiem, przyznaję się do tego. Tylko nie zrobiłem ogólnie tego, dobra, zrobiłem to, ale jeśli mogę się jakkolwiek wytłumaczyć, to powiem, że było to dlatego, że osoby mnie cisnęły trochę tak psychicznie i właśnie ta osoba, która tam stała i chciałem się trochę zemścić ogólnie. Wiedziałem, że długo tam stoi i koniec końców powiedziałem, że go pierdolę i że zapierdolę ten czerep. Big Mirek ogólnie postąpił względem mnie tak, że po tym wszystkim nie miał ogólnie do tego praw, bo regulamin, który był na Destiny, ja układałem. I ja, on był administratorem tego serwera, ale tak naprawdę bez mnie nie zrobiłby dużo. I on wielokrotnie to wspominał, że ja byłem, powiedzmy, nieoficjalnie, ale byłem zarządcą. Nieoficjalnie, bo robiłem bardzo wiele rzeczy za niego. Bo uważam, że on nie jest osobą na tyle, przynajmniej kiedyś, no teraz nie utrzymuję z nim kontaktu od jakiegoś roku, pół roku temu to może spotkałem go na mapce i po prostu mnie zdedał po prostu na tarchunie, a ja go wyzywałem od śmieci. I w sumie to tak do dzisiaj jest, że no raczej kontaktu nie mamy ze sobą. Ale było tak, że koniec końców stanął po stronie ich. Ja zajebałem ten czerep. Chciał ogólnie zrobić coś takiego nawet, żeby prawo działało wstecz. Nie można zrobić czegoś takiego. Jest takie przysłowie, że prawo nigdy nie działa wstecz. To tak jakbyś na przykład... Byłby teraz regulamin na tym świecie, że bije Demilisza, a ktoś za dwa dni, żeby mnie wypierdolić z tego świata, żebym usunął tu postać, wprowadziłby regulamin, że nie można bić Demiliszy. Więc coś takiego nie działa. O takich rzeczach musisz być jawnie poinformowany. I ta osoba ogólnie odwróciła się strasznie ode mnie, wyzywała mnie, upokorzyła mnie nieraz. Ja też ją upokarzałem, tylko że ja miałem coś takiego jak sumienie. I kiedy ja zobaczyłem, że ogólnie przekroczyłem tą granicę względem człowieka, że obrażam ją, to ja jednak zrobiłem coś takiego, że dość. I koniec końców już tego nie chciałem. Nie mówię o takim wyzywaniu człowieka, że po prostu go spotykasz, gadasz z nim na TS-ie czy coś takiego i go wyzywasz, bo nie mówię o czymś takim, ale mówię bardziej o takim publicznym upokorzeniu, na przykład w Margonem, tak? Bo to też jest jakaś społeczność, która jakoś reaguje. Ja koniec końców ogólnie odpuściłem w większym stopniu, żeby go już tak na większą skalę nie obrażać, ale były sytuacje, gdzie no po prostu chciał mi wbijać nóż w plecy. I była sytuacja, gdzie, tak jak mówię, on chciał mnie wyrzucić z tego serwera. Już dostałem ogólnie, dostałem, powiedzmy, w cudzysłowie, bilet na Syberię, tak? Bo regulamin światów prywatnych działa tak, że można osobę usunąć, tak? Tylko to musi być poparte regulaminem, co złamał i tak dalej, tak? On zrobił to bezpodstawnie. Była sytuacja, że była kiedyś administratorka, która się zajmowała wszystkimi światami prywatnymi. Była to Ramonka, taki ma właśnie nick. I była sytuacja, że od mojej decyzji, on po prostu wbił mi nóż w plecy, chciał mnie po prostu zlikwidować już 100% z tego serwera, bezprawnie. Ramonka powiedziała mi, że albo mogę się z nim dogadać i całą sprawę umorzyć, albo jeśli, tylko od mojej decyzji, że jeśli nie chcę tego robić, bo wiedziała, że tam się jakoś przyjaźnimy i tak dalej, nie? To mogę albo go wypierdolić, powiedzmy, z tego stanowiska i mnie przywróci na 100%, bo już zostałem przywrócony. Tylko chodziło o to, jakie konsekwencje on poniesie. To zależało ode mnie. Ja, powiedzmy, ze względu na stare czasy, nie chciałem go wyrzucać. Było coś takiego, że kiedy ja już wróciłem na ten serwer, na Destiny, on zaczął mi się strasznie podejrzewać. Po prostu dziękował mi za to, że nadal jestem zarządcą, że nie stracił tej funkcji. Ja przez niego, przez jego znajomych i tak dalej, jakiś tam z Destiny, do dzisiaj nie mogę być karma z nowym bractwie. Później, jak już on zrezygnował z zarządcy, to przez to właśnie, przez niego nie mogę być po pierwsze w KB, po drugie nie mogę być żadnym zarządcą świata prywatnego. A uważam, że ja na to stanowisko nadawałem się dużo bardziej jak on. Więc no, znajomość z nim kosztowała mnie coś takiego. Kosztowała mnie tak samo dużo wkurwienia, dużo emocji. I nie powiem, oboje byliśmy winni ogólnie, bo zachowywaliśmy się względem siebie nie fair, tylko uważam, że ja wiedziałem, gdzie są hamulce, tak? Że ja bardziej zachowałem się empatycznie, bardziej sugerowałem, bardziej, no powiedzmy, ja no, miałem hamulce, tak?
Próbowałem się kiedy wielokrotnie z nim dogadać, ale tak jak ja byłem kiedyś chujem ogólnie i w głowie były mi tylko legendy, to koniec końców uznałem, że dość. Kiedy ogólnie miałem z nim kontakt jakoś rok temu, to wiecie, ja akurat gram w Margonem, nie powiem, ale gram w większym stopniu w Margonem dlatego, ze względu na YouTube, ze względu troszeczkę minimalnie na sentyment do tej gry, bo jednak gra się już w tą grę trochę czasu, ale w większej mierze ogólnie nadal gram w tą grę, ze względu na to, że powiedzmy mam do kogo grać, mam do kogo gadać i ogólnie to daje mi naprawdę dużą satysfakcję, tak? Przez to też mam jakąś ambicję, żeby no... Ambicję, nie wiem czy mogę coś takiego nazwać ambicją, bo jestem jednak człowiekiem, który ma 20 lat i napierdala w tą grę, tak? Tylko ja w tą grę już nie wypierdalam hajsu, tak? Kiedyś, nie powiem, ale potrafiłem wypierdalać to hajs. Dużo, były sytuacje, że dostawałem po prostu hajs na tą grę, czyli esełki. Nie dostawałem samych esełek, dostawałem pejsy w kartę. Po prostu to wiecie, to nie mogę za to dostać żadnego bana i tak dalej, bo dostałem po prostu pejsy w kart za nic, to była darowizna. Dostawałem od niego niektóre rzeczy, dostawałem przedmioty, dostawałem legendy. I tylko, że moim zdaniem jemu to wszystko wyparło powiedzmy mózg. Te wszystkie legendy, ta cała władza i tak dalej na Destiny wyparła takie ludzkie odczucia. Ja koniec końców mówię, że ogarnąłem się, tak? Ale też były rzeczy, no gdzie byłem gówniarzem w tej grze. Że byłem takim jebanym gówniarzem, że ja robiłem takie niehumanitarne rzeczy, że po prostu... Znaczy wiecie, no nie miałem serca trochę, tak? Trochę ta gra mi i władza ogólnie w tej grze, taka pozornie, no dobra, to jest tylko gra, ale wiecie, takie poczucie władzy trochę mi zryło banie. Ale jak zobaczyłem na tego człowieka ogólnie rok temu, to było mi szczerze go szkoda. Wiecie dlaczego? Znaczy szkoda. Z jednej strony chciał mi się z niego śmiać, bo ja koniec końców ogólnie już wyszedłem z tego no-life'ienia. Poznałem wspaniałą dziewczynę. Poznałem dużo przyjaciół ogólnie i trochę się odizolowałem od tego, że tylko grałem. Poznałem naprawdę dużo wartościowych ludzi u mnie w mieście, którzy naprawdę wielokrotnie mi pomogli. A co by się stało, gdybym tych ludzi nie poznał? Czy wiecie, jak moje życie mogłoby wyglądać? Mogłoby wyglądać w ten sposób, żebym nadal grał, tylko co miałbym z tej gry? Uważam, że nic. Więc starałem się wyciągnąć do dzisiaj z tego jak najlepsze wnioski. A jak zobaczyłem po prostu tak samo w gadce ogólnie rok temu, że w jego życiu się nic nie zmieniło, że on po prostu nadal gra. Jeśli ja mu starałem się tak, wiecie, może trochę wulgarnie często. Wiecie, nie, bo używałem często też wulgaryzmów ogólnie w rozmowie z nim, że kurwa człowieku, opamiętaj się, coś takiego, wiecie, że używam takich wulgaryzmów, żeby po prostu podkreślić własne słowa, tak? Ale było coś takiego, że nazwał mnie hamem, nazwał mnie i tak dalej, że jednak tylko przeklinam. Ale po prostu chciałem to wszystko podkreślić, bo powiedziałem, człowieku, jesteś już w pewnym wieku, że powinieneś się po prostu ogarnąć, tak? Tak jak mówię, no moim zdaniem różnica między nami jest teraz, że jeśli ja nawet gram w tą grę, to nie zaniedbuję takich po prostu czysto normalnych rzeczy, a moim zdaniem jego życie się opiera tylko i wyłącznie na tym, że gra, chodzi na studia i tyle. Jakoś takich większych relacji on nigdy z ludźmi raczej nie utrzymywał. Jeśli chodzi o Real, a no ja nie powiem, że też kiedyś. Ale tak jak mówię, moje życie się strasznie zmieniło. Doszedłem do niektórych wniosków sam. Też dużo osób mi pomagało. Bo też, tak jak każdy w sumie, miałem pewne problemy ogólnie w życiu. Czy to z rodziną, czy to inne. Ale tak jak mówię, tak jak mówiłem ogólnie w poprzednim materiale, że no YouTube na pewno nauczył mnie takiego... takiej pewności siebie. Żeby walczyć o swoje. Takiej po prostu pewności siebie, bo to w jaki sposób mówisz, to o czym mówisz, znaczy nawet niekoniecznie to o czym mówisz ma znaczenie, ale to w jaki sposób mówisz. Z jaką pewnością siebie to wypowiadasz. To ma bardzo duże znaczenie. Nawet jeśli utrzymujesz kontakt wzrokowy, no dobra, może ja nie utrzymuję tego kontaktu, ale w życiu da się naprawdę wcisnąć ludziom najgorsze kity, jeśli po prostu potrafisz mówić. Ale myślę, że dosyć już tam o Big Milku i tak dalej. A później zacząłem ogólnie, to wiecie, jakoś tak półtora roku temu, coś takiego.
Może dwa już prawie. Zacząłem nagrywać po prostu sobie. Na początku zacząłem ogólnie wrzucać coś z Tarpuny. Parę osób mi się to spodobało, parę osób mnie wspierało. Nie powiem, że też Big Mike Miner robił mi trochę fejmu, bo też nagrałem z nim jeden, dwa filmy. I też wiecie, trochę wyświetlenia skoczyły ogólnie też. Gadaliśmy sobie i tak dalej. No i tak to było. Zacząłem nagrywać na początku na Brutalu, później na Berufsie, później zacząłem, no niedawno zacząłem na Margonem.com. Starałem się ogólnie, żeby moje materiały były albo, no tak jak ja mówię to wielokrotnie, że moje materiały są pół na pół. Że w niektórych po prostu różne głupa i mówię, ha, ale jestem debilem, czy coś takiego. Znaczy bardziej z jajem, tak? Może nie aż tak prymitywnie. Może, nie wiem, jak to oceniacie. A w niektórych powiedzmy lubię sobie tak porozmawiać szczerze, tak? Wiele osób też potrafi mnie ocenić względem tego, że wiecie, czasem jeśli tak udaję takiego głupka i tak dalej, to bardziej tak dla ja jest, no nie powiem. To czasem ludzie potrafią mnie ocenić względem takiego człowieka, a nie wiedzą ogólnie ile ja mam w głowie i naprawdę, że no nie jestem do końca taki, tak trochę pozoruję to wszystko. Co mogę powiedzieć? O, mogę wam powiedzieć ogólnie, że ze swoją dziewczyną, z którą nagrywałem już parę filmów, jesteśmy już 9 miesięcy, czyli prawie jak ciąża. Ale nie, nie jest ciąża. Ogólnie ja z nią jesteśmy zupełnie inni. I fakt ogólnie, że jesteśmy razem do dzisiaj, to jest dosyć dziwny. O, mogę w sumie siebie bardziej upokorzyć i powiedzieć wam prawdę. Wiecie, w jaki sposób ją poznałem? Pisząc kiedyś w akcie desperacji, kiedy byłem chyba pijany. Około rok temu, bo jakoś tak 20... Boże, zabiję mnie, że nie pamiętam daty. 18 chyba czerwca. Nie wiem, 20... Dobra, zabiję mnie pewnie, bo powinienem znać taką datę. Ale no, tak pod koniec czerwca ogólnie napisałem do niej. Znaczy, to było tak, że napisałem post na Spotted. Że szukam dziewczyny XD, 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 XD i wtedy byłem najebany. Ale było coś takiego, że parę dziewczyn tam się odezwało i tak dalej. To było po prostu anonimowe. Ale to jest głupie, Boże, co ja mówię. Ale serio tak było. Ja poznałem swoją dziewczynę, z którą teraz jestem przez 9 miesięcy, przez internet. To jest chore. Akurat była taka sytuacja, że nie mogliśmy się spotkać, bo ona wyjechała do Wielkiej Brytanii do pracy na okres wakacji. Ona była wtedy z drugiej na trzecią klasę. Ja byłem świeżo po szkole, tak, i zacząłem pracować. I mówiła, że dopiero przyjeżdża niestety w pod koniec wakacji. Więc dwa miesiące z nią pisałem, dwa miesiące utrzymywałem z nią kontakt. Przez dwa miesiące zalewałem też inne dziewczyny, bo uznałem ją za osobę naprawdę wartościową i chciałem ją powiedzmy poznać. Nigdy nie spodziewałbym się, że naprawdę poznam dziewczynę, którą będę traktował tak na serio, że tak się z nią zwiążę na taki okres czasu i myślę, że na całe życie. Przez internet. Może to być trochę upokarzające. Nie wiem, jak to oceniacie, ale tak właśnie było. No właśnie Lisza przebiłem, więc już sobie na nim nie postoję. Strange skills. I to wszystko to był przypadek. Ona ogólnie też nie odpowiada zbyt na takie teksty, albo było coś takiego, że koleżankę oznaczyła, więc ja tak zobaczyłem sobie profil, myślę, ojej, jaka młoda dziewczyna, jaka piękna. Nie no, ja też nie chciałem, pamiętam, że kiedy ja pisałem ogólnie coś takiego nawet, Boże, kurwa, pewnie szacunek w waszych oczach już straciłem po tym, co powiedziałem teraz, że znalazłem dziewczynę przez pobyt. Dużo osób się dziwi. I jak to było? Boże, bo już zapominam. Już nie pamiętam. Boże, nie, gubię myśli. O Boże, picie whisky. Co miałem powiedzieć? A, że nie chciałem tak natarczywie ogólnie do niej powiedzmy bajerować. Bo uważam, moim zdaniem, związku nie powinno się budować na pewno na
Tak na świeżo, że po prostu, nie wiem, no, dla mnie dosyć prymitywne jest poznanie dziewczyny i po 10 minutach mówisz, ej, to może bądźmy razem, XD. Albo nawet jeśli, nie mówię, że pisanie, nie, bo pisanie ogólnie do kogoś i mówienie, że ej, będziemy chodzić, to jest takie trochę głupie. Ale nawet jeśli się spotkacie z dziewczyną na pierwszym spotkaniu i powiecie, ej, chcesz ze mną chodzić? To jest takie dosyć puste, bo moim zdaniem powinno się najpierw z dziewczyną przynajmniej jakąś więź zawiązać, czy to właśnie koleżeństwo, czy może nawet przyjaźń, tak? Ale z drugiej strony nie chciałbym na pewno jeśli bym znał, załóżmy hipotetycznie, dziewczynę przez 3 lata, 4 załóżmy, jakiś dłuższy okres czasu i bym się z nią przyjaźnił, to moim zdaniem budowanie związku na takiej długotrwałej przyjaźni to jest tylko, to może doprowadzić do tego, że ta przyjaźń się po prostu rozpadnie, tak? Ale ja po prostu tak kulturalnie chciałem, powiedzmy, na początku poznać osobę, z którą, jak już miałbym być, wiecie, hipotetycznie, bo nie wiem też, jak wyjdzie, nie wiem, czy polubię jej charakter i tak dalej. Więc z początku zobaczyłem, że dużo rzeczy też nas łączy, więc pomyślałem sobie, że no, cóż, ja oceniam ogólnie zawsze w dziewczynach nie o tyle wygląd, bo mi, ogólnie z wyglądu Patrycja mi się podoba. Dla wielu chłopaków może nie jest ona jakimś ideałem piękności, ale mi się podoba. To jest ogólnie gust, tak? Ale bardzo lubię ją ze względu na charakter. Mimo, że ma zupełnie inny jak ja, ale też dużo rzeczy nas łączy. I to w niej polubiłem. Widzicie, jakie macie wnioski ode mnie? Piszcie post na Spotted. Boże, jak jestem głupi. Będziecie mnie tak wyzywać ogólnie, że jestem debilem, że szukałem dziewczyny na Spotted, ale no cóż, no, nie będę tego ukrywał. Tak właśnie było. Nigdy bym się tego nie spodziewał. Ale traktuję ją bardzo poważnie. Więc dobra. Mogę wam powiedzieć tyle, że no cóż, niedługo będę, jeszcze 1,5 tygodnia zostaje mi. Jak będę już za granicą, to też to nie jest tak, że będę nagrywał od początku, bo będę musiał się na pewno zaklimatyzować tam. Nie będę też miał z początku czasu. A po kolejne, to aktualnie jestem tutaj na PC-cie. Tego PC-ta nie będę targał za granicę. Bo nie będę po prostu. Jak już to, myślę, że sobie laptopa po prostu nie kupić jakiegoś lepszego i w ten sposób nagrywać, bo na pewno YouTube jest rzeczą, z której nie chciałbym rezygnować. Nawet jeśli nie mam może jakichś kurwa zajebistych wyświetleń, ale ja naprawdę daje mi to samą satysfakcję, że mam po prostu z kim pogadać. A w tym przypadku to jest taki monolog, tak? Bo ja gadam, nikt mi nie odpowiada, ale i tak wiem, że to trafia do kogoś, tak? Więc to wszystko nie jest tak bez celu, tak? I serio. Jeśli macie jakieś propozycje, wszystkie, bo naprawdę chciałbym wiedzieć ogólnie i co myślicie o moim kanale, co myślicie o mnie i tak dalej, więc wszystkie sugestie, które macie co do mojego kanału, co mógłbym nagrać, tylko też wiecie, nie, jak piszecie mi ogólnie, to jest tak, że ja nagram Berufsa, to mówicie mi nagraj.com, nagram.com, to mówicie mi nagraj Berufsa i wtedy ja myślę, kurwa, co ja mam nagrać? Tylko też nie chodzi o to, że na jakim świecie i tak dalej, ale jeśli mogę jakieś tematy poruszyć, bo właśnie głównie chodzi mi o to, jakie tematy mogę poruszyć, bo w zależności od tego, czy ja nagrywam tu, czy tu, to właśnie oceniam sytuację, gdzie ciekawiej by było jako gameplay po prostu nagrać jakąś, czy to właśnie kom, czy Berów załóżmy. Czy to może nawet kiedy Tarchunę nagram, czy to może nawet Brutala nagram. Zobaczy się, ale głównie chciałbym, żebyście mogli mi zasugerować jakieś tematy, które was interesują, bo nie wiem, nawet, bo wiecie, w 100% nie mogę zgadywać, co wam się konkretnie może podobać, jakie tematy i tak dalej, więc nie chcę zgadywać. Chciałbym najbardziej wiedzieć ogólnie od was to. Dobra, bo już pół godziny nagrywam. Serio. Jeśli chcecie, możecie łapkę w górę zostawić i tak dalej, nie będę żebrał bardzo, ale to zależy od waszej inicjatywy, czy chcecie ogólnie dać łapkę w górę, czy nie. Ale powiem szczerze, że jak widzę ogólnie łapki w górę na moich materiałach, to widzę, że naprawdę, jeśli były materiały, gdzie miałem po 50 łapek w górę, a 0 w dół, więc uważam, że w takim przypadku, no po prostu moje materiały się podobają, tak? Chodzi bardziej o procent tego, ile jest w górę, ile w dół, więc czy tam, jeśli chcecie zostawić suba i tak dalej, to wiecie. Dobra, żegnam się z wami. Siema.